Cześć. Na prośbę w komentarzach dzisiaj zrobimy sobie figurki z What If, a dokładnie Guardians of the Multiverse, czyli tych, co byli tam w ostatnim epizodzie, co się bili z tym złym Visionem. No i ogólnie zrobimy to dzisiaj po kolei, krok po kroku, tak jak zazwyczaj robimy. No a potem najwyżej jeszcze... Potem jeszcze wam poopowiadam, jak będę tworzył daną figurkę, to powiem też jego historię z What If'a. Kto oglądał, to może dać łapeczkę w górę. A właśnie, a możliwe, że za niedługo wyjdzie filmik. Właśnie ogólnie też coś jeszcze z Multiverse of Madness. Kto też oglądał, to bardzo proszę o na przykład łapkę w górę albo subikato. Zawsze to będzie lepiej dla mnie, dla was też, bo będą wam przychodziły na bieżąco powiadomienia, a dla mnie dobrze, bo ja się będę cieszył z większej liczby, oczywiście, subskrypcji, łapek w górę. Na razie wbiliśmy 67 subskrypcji, więc to już jest dla mnie rekord. No, w sumie więcej nie miałem, ale no, i tak się cieszę, jak nie sądziłem, że odniosę taki wielki sukces. Dla mnie to już jest dużo. Nie sądziłem, że odniosę sukces w takim robieniu. Myślałem, że tam będzie takie 3 subskrypcje, 4 subskrypcje, coś takiego na tym kanale. Ale dobrze, no ja tutaj gadu, a trzeba robić filmik. No to może co, najpierw zacznijmy od T'Challi Star-Lorda. No to bierzemy sobie tak, Star-Lorda, bierzemy sobie Prowlera. Prowler z filmu Spider-Man Into the Spider-Verse. No, po prostu ze Spider-Verse. No i bierzemy jeszcze, co tu miałem, i bierzemy sobie te czale. No i ogólnie to się robi tak. Z Prowlera ściągamy główkę i pelerynkę. One nam nie będą już potrzebne. Przemieniamy tylko łapki na odwrót. Ogólnie i całą bluzkę. Spodnie mogą zostać. O, i druga łapka. Jak się domyślacie, z T'Challi bierzemy głowę. W sumie to jest Star-Lord T'Challa. O, zakładamy. No i od Star-Lorda bierzemy sobie go karabiny, no, blastery, czy jak to się tam nazywało. Wpinamy mu je w łapki. No, także T'Challa Star-Lord jest już gotowy. No i to powstało w innym multiversum, gdzie mianowicie Yondu porwał zamiast T'Challa, no Yondu czy tam jego pachorki, te w sensie, no pachołki, o właśnie, tak to chciałam powiedzieć, porwali zamiast Petera Quina, czyli tego normalnego Star-Lorda, porwali T'Challę z Wakandy, no i potem, no i się już potem rozwinęło to. Dla tych, co nie oglądali, potem nie doszło nawet do Infinity War'u i Endgame'u, bo Star-Lord porozmawiał sobie po prostu z tym, z Thanosem, i Thanos się oddał ogrodnictwu. I potem już po prostu już dał sobie spokój z tym i należy właśnie do Guardians of the Galaxy z tego multiversum. Dobra, no to on jest już zrobiony. Teraz może w sumie przejdźmy do... No może zróbmy sobie Czarną Wdowę. Czarna. Hawkeye chyba z 2012, ile się nie mylę. Czarna Wdowa z Infinity War albo Endgame. Chyba? No, nie pamiętam, tam już miała ten strój swój. No i co tam jeszcze do tego nam jest potrzebne? No już chyba w sumie, no jeszcze tarcza. Ja ją sam robiłem. W sumie można widzieć, jest trochę tak kiepsko, trochę pomalowana. No nie miałem niestety od Red Guardiana. No i takie ciemno-czerwone włosy mogą być z Lego Friends albo po prostu z tej. Z Lego City, tam był zestaw z policyjną lawetą, z autem policyjnym i z dwoma złodziejami. Właśnie była złodziejka i miała te włosy.
No, a przechodząc do tego multiversum. Czarna Wdowa i Hawkeye są jedynymi ocalałymi z tej apokalipsy. Oni żyją ogólnie w postapokaliptycznym świecie, czyli tam, gdzie panuje dokładnie zły Vision, który chyba tam przekradł się do niego Ultron i go przejął, albo do Jarvisa jeszcze wcześniej, zanim się ten... No, mniejsza. Tak się stało i ogólnie wtedy się zjednoczyli chyba ciałem, o ile dobrze pamiętam. No i potem to już się działo. Tyle, że Vision, tak, zły Vision, spotkał się z Thanosem i Thanosowi ukradł wszystkie kamyki. No, tam była krótka bitwa, dosłownie krótka, bo to trwało chyba raptem 5 sekund, może trochę więcej. No i w sumie to pokonał wszystkich Avengersów i oprócz tych dwóch oczywiście, oprócz Hawkeye'a i Czarnej Wdowy. No i potem przeszedł do multiversum i zaczął niszczyć inne światy w multiversum. I tak wygląda, tak się prezentuje ta Czarna Wdowa. Myślę, że jest całkiem spoko nawet. Dobra. To teraz może zróbmy sobie Tora, który był zabawowy Tor w sumie. Potrzebny nam będzie Peter Vechman, Lucius Malfoy. Tak, Lucius Malfoy. Tor. Tak, Thor. Może być też Thor ogólnie ten wcześniejszy, co nie z Ragnaroku, po prostu Thor, bo w sumie z niego nam będzie potrzebna tylko kilka rzeczy, ale to zaraz przejdziemy. No i jeszcze granatowe, ciemnogranatowe spodnie, tak. Więc bierzemy się do roboty. No to od Petera Vechmana bierzemy główkę. Jak mogliście już tam pewnie w tym filmiku widzieliście właśnie. Tak, bierzemy tutaj to. A właśnie, zapomniałem jeszcze o najważniejszej rzeczy w sumie. Ciałowe łapki i ogólnie ciałowe ramiona. To łapki to zaraz ogarniemy. Najważniejsze są w sumie ciałowe ramiona. Coś mi się tu ostrość zepsuła, ale już naprawione. Wszystko. Tak, bierzemy od niej łapki. O, trochę się tu chaos zrobił. Ale to zaraz, no, bierzemy od niej łapki, wypinamy, wpinamy jej takie ciałowe łapki. Ciałowe. O, coś się tu psuje. Skupiam. Dobra, stoi. Tak, bierzemy ciałowe łapki, dopinamy i odpinamy jej całe te ramiona. Montujemy do Tora. Mjolnir też zostaje. Mjolnir nam będzie potrzebny. Do Tora. Tak. Ops. Tak to powinno wyglądać mniej więcej. Teraz spodnie. To nam się potem przyda. Teraz spodnie bierzemy. Główka. Włosy od Lucjusza. No i Mjolnir. No i tak się też prezentuje. To teraz może zrobimy sobie w takim wypadku złego Visiona. No to będzie nam potrzebny Chitauri, sam Vision, hełm od Thora, tak jak mówiłem. Co tam? Te spodnie. Będzie nam też potrzebne... cały ogólnie tors, tylko bez ramion i tych od i dłoni od tej z Lego Nexo Knights, tej dziewczynki, dziewczyny bardziej, rycerki. No i to będzie tak, powinno wyglądać taki ten, taki zestawik mamy. I jeszcze potrzebne nam będą kilka klocków do skonstruowania, dokładnie powiem wam, miecza takiego, będzie nam potrzebne takie coś. Dwa takie, jakby, ja to miałem w dwóch łódkach Lego, dlatego ja mam przygotowane. No i możemy chyba zrobić już naszego tego już właśnie Visiona. No to bierzemy sobie to, odwracamy oczywiście.
Od Chitauri bierzemy łapy. On już nam nie będzie potrzebny. O. Zakładamy spodnie. Zakładamy to. Jeden taki. A, oho, zapomniałem sobie. Przecież najważniejsza prawie rzecz. Stręcz. Pelerynka czerwona. On nam się jeszcze przyda później. Ale to dopiero za chwilkę. No i zakładamy sobie tutaj to. Pelerynkę. No i tu zakładamy cały ten. Że tak powiem, na pierśnik. Ops. I tu zakładamy głowę. I zakładamy ten hełm. No i teraz montujemy naszą dzidę, jak można to tak nazwać. No i to ma wyglądać tak, żeby było na przemian zrobione. No i wpinamy mu w łapkę. No i jest gotowy. Właśnie z tej serii też było kilka właśnie saszetek Lego wypuściło, więc też mogliście oglądnąć. A Wirzyna to wam już w sumie historię opowiedziałem. A opowiedziałem wam historię zabawowego tora? No chyba właśnie nie. To teraz możecie posłuchać. Tor to ogólnie był normalny tor, tylko że nie poleciał tam się z tymi olbrzymami lodowymi tłuc, tylko po prostu został sobie w Asgardzie, jakieś przyjęcie tam urządził. No i ogólnie nie został zrzucony wtedy na ziemię, nie poznał się z Jane Foster i nie musiał stać się od nowa godnym młota. Tak samo wtedy Loki nie stał się wtedy człowiekiem, tylko stał się wtedy, dalej był lodowym olbrzymem, ale byli, jak w sumie to dalej byli bracia, bo się dalej lubili z Thorem, więc to nie było jakieś nienawiść. Tak samo ten z rogami, ten czerwony lawowy, o ile dobrze pamiętam, to też był dobry i tam ze statuą wolności, statuą wolności urwał rękę, bo próbował do niej zagadywać jak do dziewczyny normalnej. Także śmieszna historia z tego była, ale się dobrze skończyła, bo no tak dobrze, pół ogólnie świata, takie właśnie najważniejsze obiekty, czyli Wyspę Wielkanocną, o ile dobrze pamiętam, o ile to była Wyspa Wielkanocna, no tam gdzie w Thor The Dark World, no to tam wtedy ten profesorek Foster pan wtedy rozspinał te takie specjalne swoje urządzenia tam właśnie, nie pamiętam czy to była właśnie Wyspa Wielkanocna, chyba nie. No i potem się ten Thor bił z Kapitan Marvel, no i potem Kapitan Marvel chyba albo Jane Foster powiedziała mamie, tak jakby przez Heimdala powiedziała mamie Thora, co się tam dzieje, no i w sumie to tak wyglądało, że ogólnie mama Thora przyleciała na ziemię, a oni musieli szybko się uporać z tym całym bałaganem, co tam zrobili. No, ale teraz przejdźmy już do następnej minifigurki. No, to będzie nam potrzebny Mysterio, Strange. No i w sumie to chyba tak tyle z tego, co tu jest tak potrzebne. Ale ja jeszcze przygotowałem jedną rzecz. Przygotowałem jeszcze macki od Carnage'a, takie czerwone. No i chyba możemy już zrobić. No to tak, bierzemy, odpinamy głowę. Od Quentina Becka bierzemy pelerynę. Chyba, że ktoś chce, to może sobie też wziąć od właśnie tego Prowlera, tak jak było na filmiku. Ale potem się skapnąłem, że mam jeszcze do właśnie Quentina Becka, do Mysterio mam taką fajną pelerynkę. To myślę, że teraz wam ją mogę pokazać właśnie. Taka fajna, więc myślę, że będzie idealna. Takie macki. Jeszcze na to idzie kołnierzyk. O.
teraz tylko jeszcze główka. No. I zły Strange jest już gotowy. Tak się on będzie prezentował. Od tyłu. No. I on był, jego historia jest w sumie zasadniczo prosta. Bo to się dzieje tak normalnie jak w Strange'u 1, tylko że zamiast on jechać tam sam, to jechał właśnie z Christine na randkę. No i właśnie wtedy się zaczęło dziać. Wtedy on pojechał, no i w tym wypadku też, bo on też miał ten sam wypadek, dosłownie tak samo to wyglądało, tylko że w tym wypadku Christine zginęła. No i on się nie mógł z tym pogodzić, potem trafił do Kamar-Touch tak standardowo jak było. No i potem, potem chwilę później zaczął się cofać cały czas w czasie, próbując na wszelki możliwy sposób, żeby nie doszło do śmierci Christine. Ale to, jak mu powiedziała wróżka chyba ta, no ta czarownica, że to jest właśnie taki najbardziej potrzebny punkt w całej tej jego historii. Dlatego powiedziała mu, żeby sobie dał spokój, ale on nie dał spokoju. I wtedy go Mordu zaprowadził, zaprowadził go tam właśnie do tego, do piwnic chyba Kamar-Touch, gdzie latały księgi. On się szkolił i potem zaczął wsysać tak jakby inne stworzenie. No i właśnie miał takie macki, przykładowo zmienił się w jakiegoś takiego potworica. No i ogólnie to koniec tej historii. Potem właśnie udało mu się tą Christine uratować, ale cały świat, w którym on istniał, się zapadł, a on został w bańce razem z umierającą w sumie Christine, rozpadającą się tak jakby z takich kawałeczków małych. No, dlatego teraz chyba myślę możemy przejść do następnej figurki, którą będzie... Może teraz zróbmy sobie Kapitan Carter. Tak, dokładnie, Kapitan Carter. No to bierzemy sobie taką buźkę. Bierzemy włosy od Hermiony Granger. Tarczę ja pomalowałem. Musiałem stracić jedną z moich tarcz Kapitanów Ameryków. No i tors od Kapitana Ameryki. Więc tak. Odwracamy. To już chyba mogę powiedzieć, że już chyba w trzech figurkach tak robiliśmy, więc to już mogę chyba powiedzieć, że to jest standard. Bo teraz robimy właśnie trzecią figurkę. No, no i zakładamy głowę. Zakładamy włosy. No i tarcza. No i ona była w uniwersum, gdzie zamiast Steve'a Rogersa, ona weszła właśnie do tej machiny, która przemieniała w super żołnierza. No i w sumie... co tam wiele opowiadać. Wtedy co... ten podłożył bombę z Hydry, to ona to widziała i tam poszła, pobiegła i jak on postrzelił Steve'a, to wtedy ona go zastrzeliła, że tak powiem. I potem Howard Stark powiedział, że eksperyment musi trwać, bo drugiej szansy nie będzie. No i tak się, tak było, że ona weszła, Steve nie dał rady, bo był za bardzo ranny. No i ona się akurat przemieniła właśnie w taką super umięśnioną Kapitan Carter. Dlatego... No i potem przyzwał Red Skull. No właśnie, takie ciekawe. Potem o Red Skull. Teraz to właśnie Steve Rogers i Howard Stark, dzięki temu, że przechwycili od razu ten Tesseract, to właśnie dlatego im się udało właśnie stworzyli zbroję, tak jakby jest bardzo podobna, dosłownie taka sama, jak tego Howarda, już mi się ten Howard w głowie siedzi, jak Stark stworzył pierwszą zbroję w tym, ale ewentualnie jest bardziej jeszcze podobna do tego, co Iron Monger tam miał, w sensie ten, no ten taki pomocnik Starka w Iron Manie 1, co się potem bili razem. Tą taką wielką, ulepszoną zbroję Iron Mana, ale nie zamontował wtedy chłodzenia i spadł, znaczy grzania i spadł. No, i w sumie to tyle o niej. A właśnie jeszcze ten Red Skull. Red Skull wtedy otworzył za pomocą Tesseractu, otworzył portal i tam jakieś macki weszły do tego i gaz w sumie zgniotły. A potem ona właśnie, wskoczyła do tego portalu i tam w tym portażu, chyba portalu,
no mniejsza, się rozprawiła z tą macką i potem ją w sumie otworzyli jeszcze raz Nick Fury już z Marią Hill. No i ona, okazało się, że ona tam chyba 100 lat temu była tam, albo 70 parę lat temu skończyła się wojna. No i taki ten. Więc można ją już odłożyć. A teraz przejdźmy może do Arnim Zoli z tego właśnie serialu. No to będzie nam potrzebny Chitauri, no i będzie nam też potrzebna głowa od Zeina. No i w sumie więcej nie. Więc bierzemy tak, łapki odpinamy, więc standard już chyba mogę tak powiedzieć. Przekładamy tył naprzód, zakładamy głowa. No i oczywiście jeszcze trzeba spodnie, bo jemu urwali nogi, w sensie, no to był robot, więc nie bolało go to za bardzo, ale Czarna Wdowa, bo on też jest z tego uniwersum, urwała mu nogi, żeby nie uciekł. No i on już jest gotowy. On miał w sobie ten kod, który pomógłby unicestwić, tak powiem, tego złego Wiżyna. Tak, no i tyle. To jest tyle. No i teraz jeszcze zrobimy sobie Gamorę. Tak, Gamorę, która tak jakby była no, w którymś tam z uniwersów i nie pamiętam już, które to było uniwersum. I ona była po prostu z tym, ona była, chodziła sobie z taką kosą Thanosa, ja to kosa nazywam. Chodziła z taką Thanosową bronią. W Thanosowej zbroi. Ja tak średnio właśnie miałem tą Thanosową zbroję, więc zrobiłem takie coś. Takie sobie tam miałem. I strój od Lokiego. Tylko, że jeszcze ręce trzeba pozmieniać. Ręce. I oczywiście jest nam potrzebna nasza Gamora. Więc ręce i przedramiona chyba, tak to nazwę. Wypinamy. Wpinamy za to. Muszę wypiąć. O. Wpinamy głowę i włosy od Gamory. Od Green Goblina ściągamy przedramiona. Już tak niech będzie. Ściągamy przedramiona. Montujemy je tutaj. No i od Gamory bierzemy łapki. Coś tu. Coś się nie chce wypiąć, ale nieważne, już się wypięło. Dobra. I zapinamy jej łapki. No i w sumie Gamora jest już skończona. Jeszcze jej tylko dać kosę w rękę. No i jest już zrobiony wszyscy Guardians of the Multiverse. A właśnie, zapomniałem jeszcze. Jeszcze jeden, prawie najważniejszy. No, a już tak żyję końcem, że będzie nam potrzebny ten od Black Panthera, głowa od Heimdala. No i potrzebny nam jeszcze będą włosy od Valkyrie. Czyli włosy odpinamy, bierzemy sobie głowę od Heimdala. Reszta nam nie będzie potrzebna. No i zakładamy już na cały tors. No to już zrobione. Więc to już chyba koniec tych wszystkich figurek. Jeszcze zrobimy ogólny przegląd tego wszystkiego. A, to gdzieś bym się zaplątał. Tak, no to jeszcze raz. Od nowa, od początku. Zły Stręcz. Killmonger. Czarna Wdowa. Star-Lord T'Challa. Kapitan Carter, Gamora w zbroi Thanosa, Zły Vision oraz Zabawowy Thor. Thor Party, tak to się nazywa. Więc mamy wszystkich Guardiansów zrobionych. Ja Was zachęcam do polecania kanału znajomym oraz subskrybowania go tym, co są nowo przybici na ten kanał, co nowo go zobaczyli. Może by mi się udało, jakby ktoś chciał. To mógłbym też zrobić film shorts, na przykład, nie wiem, z jakiegoś jednej pojedynczej figurki do zrobienia, bo teraz musiałem zrobić ich aż, o ile wiem, to chyba 6, nawet 7, 8. 8 figurek musiałem teraz zrobić, o ile dobrze liczę.
Jeszcze raz przeliczmy. Znaczy ja przeliczę. Chwilka. A, aż pomyłka, bo aż 9 figurek musiałem zrobić. Także sporo tutaj dzisiaj zrobiłem, ale nie będę was więcej trzymał i nie będę przedłużał, nie będę trzymał was na interesie, a wy dalej piszcie, jakie figurki mógłbym zrobić. Tylko tak chyba przez w sumie tydzień nie będę miał, przez 10 dni od czwartku do soboty i potem jeszcze do 31 lipca nie będę miał dostępu tak jakby do moich figurek, bo jadę na wakacje. Najpierw jadę na wakacje, a potem jadę na oazę, także chwilowo nie będzie filmików. Znaczy będą tam filmiki z tego, normalnie poklatkowe, tylko nie będzie właśnie chyba tych takich, co teraz tutaj mam. Co teraz właśnie zrobiłem, bo nie miałbym jak ich zrobić. Dlatego żegnam was bardziej, żegnam was serdecznie, cześć, czołem, no i ogólnie cześć.